Siemanko, jest Tricus, witam z kolejnym odcinku z naszej serii Brawl Stars na naszym kanale. Słuchajcie, dzisiaj przygotowałem dla was taką dosyć ciekawą, myślę, rzecz. Otóż od początku chciałem mieć Star Power do Franka. Tak, do Franka w ogóle mam bardzo fajnego skina, czyli DJ Frank, którego wam dzisiaj także pokażę. Już był o nim filmik, no ale jeżeli ktoś go nie widział, no to dzisiaj ma szansę zobaczyć jeszcze DJ Franka, ale do niego właśnie mam w tym momencie w sklepie, słuchajcie, zupełnie nową gwiezdną moc, która nazywa się Kradzież Mocy. Co ona daje? Frank kradnie moc pokonanego zadymiarza, zwiększając zadawane przez siebie obrażenia o 50% przez 12 sekund. Słuchajcie, w Brawl Starsie 12 sekund to jest naprawdę bardzo długo, ponieważ cała runda trwa... ile? 2 minuty? No właśnie, więc słuchajcie, bardzo długo, jeżeli kogoś rozwalimy, Frank dostaje super, mega, hiper atak. Bo on i tak bardzo dużo bije, więc dzisiaj sobie to kupimy, ale na samym początku trzeba kupić jeszcze po 20 żetonów, żeby nam nie brak i zdobywać skrzynki szybciej. Ale wy, zanim zaczniemy ten odcinek, zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie mój kanał, ponieważ codziennie o godzinie 17 pojawiają się nowe odcinki z Brawl Stars, więc nie chcecie ich zdecydowanie przegapić, także wszystkie odcinki, które już nagrałem, tak. Odcinki z Brawl Stars są w karcie w prawym górnym rogu, więc jeżeli nie widziałeś jakiegoś odcinka, to możesz zobaczyć go teraz. Dobra, a my w takim razie kupujemy teraz za 2000 monet Star Power do Franka i go od razu przetestujemy. Zobaczymy, czy jest on dobry. Jaki ma w ogóle drugi Star Power? Gąbka. Frank zyskuje 1100 punktów życia. Co? Ja nie mogę. W skrzynkach zadymiarza? Co to są skrzynki zadymiarza? Gwiezdną moc można teraz znaleźć w skrzynkach zadymiarza. To są skrzynki zadymiarza? A tak, to są te zwykłe skrzynki, no dobra. Więc zagramy sobie w starcie solo, żeby to wytestować. No bo w co by innego można było zagrać niż w starcie solo ludziska. Przede wszystkim, że jest mapka, która jest bardzo śmieszna, jeżeli chodzi o granie Frankiem. Ponieważ patrzcie, idziemy tutaj i bang, 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 bang. Dawajcie mi power cubesy. O kurcze, w sensie Frankiem tutaj zazwyczaj się, szczerze mówiąc, przegrywa, to jest śmieszne. Ale ma się zawsze bardzo dużo power cubesów i taka nita wchodzi, bang, bang. Teraz mamy większy damage i uwaga, ile mamy damage'a? Co? Ludzie, to jest milion damage Frank, naprawdę, milion damage Frank. Tak to się powinno nazywać według mnie, tak się powinien nazywać ten Star Power. Dlatego, że kurcze, w rundzie zadacie milion damage'a, patrz, bang, bang. Bang! Bang! O nie, co? Nie, 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 nie. Dobra, uciekamy teraz. Teraz uciekamy. Teraz uciekamy, niech ona sobie to bierze, naprawdę. Bierz sobie to, ale już pyk! I uwaga, pyk! Pyk! To była tak śmieszna runda, mówię. Ja wam, ludzie, ja wam mówię. O co chodziło? No dobra, ranga czwarta, więc nie za dobrze, ale o to nam chodziło, żeby nawalać po prostu cały czas, nie przestawać i tak dalej. Dobra, teraz zagramy, ale spróbujemy może bardziej się skupić, trochę mniej mieć ADHD, słuchajcie, tylko bardziej, wiecie, bardziej 100% skupienia, 1000% koncentracji. O, dobra, i uwaga, idziemy znowu na początku tak samo. Mortis, siema. Mortis. Kumplu, Mortis, co ty robisz? Co ty robisz, Mortisku? A, i patrzcie, ja teraz jestem fioletowy i mam większy damage, ale to jest epicki Star Power, ludziska. Jak mamy parę osób na raz, to nie mają szans z nami. O, Jean. No nie, oni wszyscy teraz będą mnie próbowali nawalać z daleka, a to nie o to chodzi w tej grze. W tej grze chodzi o to... O nie, no zdradziłeś moją pozycję, abyś miał jednego przeciwnika mniej, bo bym rozwalił Karla. Czemu ci ludzie nigdy nie rozumieją tego? Dobra, uwaga. O nie, patrzcie, patrzcie, zmiksowanie te... Co się dzieje? O, 7000! 7000 na hita! Ja nie mogę, połączyliśmy właśnie w tym momencie soczek. Okej. Możesz sobie to brać. Słuchajcie, ten Frank jest tak potężny, że nawet Rosa na soczku go nie może rozwalić. To jest kozackie w tym, to jest w tym kozackie naprawdę. Dobra. Elo. 3000, ale mamy 8 power cubesów, no ale ja nie mogę. Co, może chcecie soczek? Ej, może uda się kogoś rozwalić. Teraz mamy super szybkość jeszcze dodatkowo. Okej, nikt przed nami nie ucieknie. Pyk.
6000 życia. I dobra, jeszcze powinno to trwać. Uwaga, uwaga. I... bęk! O nie, Ems. Nawalamy po prostu, nawalamy. O-o. Serio? Nie, 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 ludzie, ja stąd idę. Ja po prostu nie powinienem grać w tą grę. Ja po prostu nie powinienem grać w tą grę, bo to jest zbyt mocne. O co tutaj chodzi? To jest kozackie. Słuchajcie, to jest niemożliwe, żeby wygrać frankiem ogólnie na tym trybie, ale chciałbym po prostu, nie wiem, pójdziemy tylko sobie na środek. Tak, pójdźmy tylko i wyłącznie na środek. I teraz... bing! 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 Dobra, ej, co? On przeżył? Lol. Lolololololololo. Uda się, co? Co my zrobimy? Co my robimy tu, ludzie? Okej. No już dalej się raczej nie uda, dlatego że za dużo jest tutaj osób. Chyba, że będziemy się dalej tu kryli i poczekamy, aż się zmniejszy to i jakoś się uda kolejną osobę rozwalić. Co? Uda się, uda się! Tak! Doleciało, co wy gadacie? Co wy gadacie? Serio? Ja w to nie wierzę, okej. Jest Jean. Dobra, jest Jean. Tutaj jest, słuchajcie, nawet... tutaj... okej. O nie, o nie, o nie. Dobra, robimy tak. Czy on tu jest? Nie mówcie! Dokonałem kompletnie niemożliwej rzeczy w Brawl Starsie. Zwyciężyłem frankiem na tym trybie. Nie, naprawdę. Czy ktoś z was jest w stanie to powtórzyć, ludzie? Bo ja w to nie jestem w stanie po prostu zupełnie uwierzyć. Dobra, ludzie, ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz. Otóż na eliminacji, gdzie walczymy z tym głównym bossem, jeżeli udałoby nam się na samym początku zebrać dużo, słuchajcie, power cubesów, co jest, no nie ukrywam, dosyć trudne, to być może odkryliśmy najpotężniejszą rzecz w całym Brawl Starsie na eliminacji. Ale właśnie, jak już mówiłem, nie jestem tego kompletnie pewien, dlatego że to wymaga naprawdę bardzo dużo power cubesów. Okej, tutaj, co tu się dzieje? Co to jest? Okej, elo. O-o. O nie, no... nie, no daj na Mike, zostaw mnie. O! Be! O nie. O nie! Co? Jesteśmy 6 na 10? Co za beznadzieja. Czyli nam się nie uda zdobyć power cubesów. Dobra, czekajcie. Inna strategia w takim razie. Taka. Bang. O. Ty, kruk, nie bądź żałosny. Nie bądź żałosny, kruk, naprawdę. Ooooo, to tak podpala, lol, ale fajne. Fajne są te nowe umiejętności, dobra. Czemu on w nas nie strzela, to jest dobre pytanie. Okej, mamy 5 tych. A, teraz nas strzela już. Skończyły się przelewki z kruczkiem. Z kruczkiem skończyły się, co, jesteśmy 9 na 10? O co chodzi w ogóle? Czekajcie, dobra, 6 power cubesów. Tutaj mamy Piper, ona nie powinna móc O, dobra. Nie powinna móc uciec, mówiłem. Okej. Ty mnie wkurzałeś. Okej, ta też mnie wkurzała. Wszyscy mnie wkurzają. Nikogo z was nie lubię, tak w rzeczy samej. Nara, ciebie też nie lubiłem. A ciebie, ciebie w sumie też nie lubiłem. Ej, byłem drugi. Co? Z takiej beznadziejnej pozycji na drugą? Chwila, ja teraz, ludzie, to mogło się udać, gdybym otłumił jeszcze tą Pam. Ona miała 24 power cubesy. Ja nie wiem, czy nie opłaca się właśnie tak pouciekać, szczerze mówiąc, przed tym i trochę pozbierać tych power cubesów. I widzieliście właśnie, jak kogoś rozwaliłem i miałem dużo power cubesów, to nagle dostałem taki damage, że awansowałem od razu na pozycję drugą. Więc jeżeli udałoby się to zrobić... O, czy ty już nie masz szans uciec? Masz szansę uciec, niestety. No patrzcie, ja nawet nie czuję, jak ona mnie bije, ale to jest wkurzające zarazem, dlatego że jednak trochę tego życia ubywa. Okej, boss ma 85%. Tutaj jest wkurzający Barley, ale już go nie ma. Okej, już nie ma wkurzającego Barley'a. Za 8 sekund można dopiero będzie atakować. Co, on ma jakąś super tarczę, czy o co chodzi? Jaki my mamy damage w ogóle? I mamy 11 power cubesów, a zaraz będziemy mieli jeszcze więcej. Jeszcze więcej power cubes. Dajcie mi więcej power cubes. Dajcie mi więcej power cubes. Dobra. Gdzie jest jeszcze jakiś power cubes?
Gdzie jest jeszcze Power Cubes? Halo? Halo? Halo, czy ktoś ma ode mnie Power Cubesy? Okej, tutaj jest jeden Power Cubek. O nie! O nie, a tutaj Błażej jest. O nie, Błażej, zostaw mnie! Dobra, jest jedna możliwość tylko, atakować. O nie, Błażej mnie zaraz rozwali. Okej, nie trafił, miałem farta, Błażej mnie nie rozwalił. Jesteśmy 3 na 10, a łano, zostawcie moją regenerację, o co wam chodzi? Ale mamy 15, więc nawet nie jest źle. Tego Błażeja trzeba by było rozwalić. Dobra, Błażej rozwalony. Błażej to brok jakby co, bo niektórzy mogą nie ogarniać do końca. O nie, ta Ems, no. O, tutaj ci. Co wy robicie w ogóle, panowie? Please, żeby to trafiło. Dobra, udało się. Patrzcie, jak to nadrobiłem na czwórkę. Dobra, ale ale jeszcze musimy jedną wygrać. No dobra, słuchajcie, więc nie będziemy grać już Franki na tamtym trybie, ponieważ jest on na nim po prostu słaby, ale zagramy sobie na trybie, na którym nas on na pewno nie zawiedzie, czyli na eliminacji. I patrzcie, mamy już tyle tych po prostu Power Cubesów. Teraz uciekamy przed Barleyem, dlatego że... Chociaż czy musimy przed nim uciekać na pewno? Czy oby na pewno musimy przed nim uciekać? Okej, niestety słup go zasłonił, ale ciebie już nie zasłoni, mordo. Dobra, udało się. Okej, teraz to, co musimy zrobić, to pyk. Dobra, udało się. Musimy stąd szybko wyjść, zanim nas ktoś, kto po prostu wali na dystans, tutaj znajdzie. Frankiem niestety się trzeba kitrać trochę po krzakach. Kto będzie chętny na ten soczek? To jest pytanie. Kto wylezie stąd, żeby go wziąć? Okej, Ems. No chodź tu. Naprawdę, ja nic do ciebie nie mam. Ej, patrzcie, ona też myśli, że ja jestem na soczku, dlatego, że jestem fioletowy. Wow. O nie. Serio? W opór najgorzej. Okej, dobra. O, siema, co, chciałaś ze mną walczyć wcześniej? To teraz walcz. Teraz ze mną walcz, Co ty na to? No właśnie, tak to się kończy. Tak się kończy wkurzanie Franka, ludziska. A gdzie jest ostatnia osoba i ile... I kto to jest i ile ma w ogóle Power Cubesów? Bo to jest bardzo dla mnie kluczowe. Okej, tutaj są dwa soczki. U nie! O! To było najszybsze, ludzie. Najszybsze w ogóle, co zrobiłem w całym moim życiu. Ale teraz dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Naprawdę widzieliście super pranka w sumie też. Jak można oszukać innych graczy tak, żeby nie chcieli nawet z wami walczyć. Ja się z wami żegnam. To było na tyle. Na razie.